Halo, halo! Witam Was, kochani, na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj bardzo radosna chwila. Bardzo się cieszę, że również i takie chwile jeszcze w tym starym roku ja mogę doświadczać takich chwil i Ty też możesz doświadczać takich chwil, a nie tylko jakieś czasami ciężkie filmy, gdzie tam, wiecie, są jakieś pouczenia, nie wiadomo co, jakieś trudne tematy. Fantastyczna chwila, fantastyczna energia. Bo dzisiaj mamy rozwiązanie takiego konkursu, który ogłosiłam, więc dzisiaj będę rozdawać nagrody. Super, ja się bardzo cieszę, dlatego że wiecie, jak to działa. W energii musi być równowaga, prawda? Więc jeżeli ja mogę Wam coś dać i coś dostaję od Was, to to jest po prostu perfekto, po prostu perfekto. Dlatego dzisiaj rozwiązanie konkursu, do którego Was wzięcia, którego udziału, udziale Was zapraszałam, czyli do wzięcia udziału w rozwiązaniu ankiety, wypełnieniu tak naprawdę ankiety, i każda osoba, która wypełniła ankietę do końca tak naprawdę, do północy, do 20 grudnia tego roku, mówiłam, że weźmie udział w losowaniu 3 nagród. Ta ankieta bardzo była mi pomocna, dlatego też ja chcę coś w podziękowaniu dla Was, żeby właśnie wyrównać ta energia. Dziękuję wszystkim osobom, które znalazły choć odrobinę tego, wiecie, przedświątecznego czasu na to, żeby pochylić się nad tymi kilkoma pytaniami i odpowiedzieć na nie, bo naprawdę one są dla mnie bardzo wartościowe. I z serca jeszcze raz dziękuję każdej osobie, która choć chwileczkę czasu na to poświęciła. Ale żeby się nie rozgadywać, bo dzisiaj jeszcze chcę dla Was nagrać jeszcze przedświąteczne nagranie, to tutaj mam kilkanaście karteczek, na których są napisane maile osób, które się do mnie zgłosiły właśnie z rozwiązaniem tej ankiety, czy też z wypełnieniem tej ankiety. Dlatego też chwila dla energii Reiki, żeby można było, żeby wybrane zostały te 3 osoby, które z tych prezentów zrobią największy, najlepszy użytek, tak? I chwileczkę, dajcie mi sekundkę. Jest ok, super. Wiecie, bo ta energia fajnie oczyszcza różne rzeczy, różne intencje. Niektóre z osób, które tutaj są, ja znam, bo znam Wasze maile już, dlatego nie chcę, żeby tutaj jakiś mój czynnik ego na przykład wziął udział. Dlatego losuję 3 nagrody. Zaraz powiem, co to są za nagrody. 3 karteczki. Patrzcie, widzę, patrzę w górę. Nie oszukuję. Pierwsza osoba, mam pierwszą osobę, przełożę tutaj do ręki, dobra. Teraz druga. Z kim ja się spotkam? Druga. I ostatnia karteczka, ostatnia osoba. O, patrzcie, wzięły mi się 2. I co teraz? Będą 2? Nie wolno się ograniczać, święta, prawda? Odkładam te karteczki, a te zostawiam tutaj. Z racji tego, że istnieją wszelkiego rodzaju, wiecie, RODO i CUDO i co, nie wiem jeszcze, jak to się nazywa, będę mówić enigmatycznie, bo no, są tutaj Wasze namiary podane. Natomiast każda osoba, która jest tutaj na tej jednej z 4 karteczek akurat, dostanie ode mnie jeszcze dzisiaj, czyli dzisiaj, 23 grudnia, dostanie ode mnie maila, co będziemy dalej robić i jak będziemy się dalej kontaktować. Więc pierwsza osoba, która będzie brała udział w spotkaniu ze mną, albo ja będę brała udział w spotkaniu z nią, to jest osoba, która, myślę, że będę spokojnie mogła powiedzieć tą pierwszą nazwę, która nazywa się Bahari. Bahari, będę się z Tobą kontaktować dzisiaj. Kolejną osobą jest, tu mam imię i nazwisko, więc tylko powiem, że ma na imię ta osoba Kasia.
No i na nazwisko na S, więcej nie powiem. Będę do Ciebie pisać, Kasiu. Gratuluję Ci również. Kolejna osoba ma na imię Iwona. Tutaj też się troszeczkę znamy z wymiany informacji, bo to moja subskrybentka, oczywiście cudowna również. Iwona, nazwisko L. Będę się kontaktować z moją Iwonką. I czwarta osoba to osoba o imieniu Karolina, nazwisko S, tak, na S się zaczyna. Będę się również z Tobą kontaktować. Kochani, w takim razie, skoro aż taka obfitość jest, do tych czterech osób wędruje nagroda. Jakie są to moje nagrody? Jeśli czytałeś dokładnie te zasady tej ankiety, to będziesz, te cztery osoby będą mogły sobie wybrać jedną z rzeczy, którą mogę dać, mogę ofiarować, mogę podarować, czyli sesję ze mną. Te sesje mogą odbyć się albo online, czyli na odległość, albo możemy spotkać się u mnie w gabinecie. Termin sobie uzgodnimy, nie musi to być teraz, na szybko, myślę, że do końca marca tego przyszłego roku to będzie dobry termin. I będziesz mogła sobie, bo tu chyba wszystkie kobiety będą, będziesz mogła sobie wybrać, czy chcesz konsultację dotyczącą zdrowia, czyli taką typowo psychosomatyczną na bazie medycyny germańskiej czy psychobiologii. Będziesz mogła po prostu wziąć udział w takiej konsultacji, która będzie taką rozmową rozwijającą dla Ciebie. Może poszukujesz odpowiedzi na jakieś pytania, czegoś nie rozumiesz, no to możemy się spotkać również i na takim spotkaniu. I również coś, co bardzo lubię, coś, co bardzo kocham robić i świetnie to również wychodzi na odległość, to jest sesja uzdrawiająca właśnie przy użyciu energii Reiki. Energii uniwersalnej, cudownej miłości, energii uzdrowienia, regeneracji, wprowadzania harmonii do ciała. Te osoby, które miały ze mną już takie sesje, one doskonale wiedzą, jak to pracuje, jak to funkcjonuje i że zawsze dostają coś więcej niż tylko od tradycyjnego, powiedzmy, przedstawiciela, który pracuje energią Reiki. Także dziękuję Wam z całego serca jeszcze raz wszystkim tym czterem osobom za to, że napisałyście. Tym osobom, które nie zostały wylosowane, również z serca życzę wszystkiego najlepszego, wspaniałych świąt, jeżeli obchodzicie oczywiście, pięknej podróży w głąb siebie, również i za pośrednictwem mojego kanału, tutaj też na YouTube, czy też na innych mediach społecznościowych, czy to na Facebook, czy to na Instagramie. Dziękuję Wam wszystkim z całego serca, no i do zobaczenia w tej przestrzeni, która nas łączy. A jest to przestrzeń internetowa, jest to przestrzeń taka online'owa, bym powiedziała, w zdecydowanej większości. Ja jestem wdzięczna za tą przestrzeń, bo w tym roku poznałam tak bardzo dużo fantastycznych ludzi właśnie dzięki tej przestrzeni, że normalnie aż mi się, wiecie, łezka w oku kręci, co oczywiście widać na załączonym obrazku. Ja taka wrażliwa jestem czasami. Także jeszcze raz dziękuję za wszystko. Do zobaczenia, do miłego kontaktu tutaj z tymi czterema osobami, które wylosowałam. I wszystkiego dobrego jeszcze raz. Całusy, dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam.